Elosza, a więc tak, może pamiętacie, może też nie, ale miałem wam ujawnić taki oto filmik, a bardziej to, co w nim się znajduje. Generalnie chodziło o to, żeby pokazać wam i ukazać, że potrafię mieć cały zawalony backpack Casio setem. Co ciekawe, jedyny sposób na zdobycie takiego setu było wykonanie questa. Innej możliwości nie było, żebyśmy mogli zdobyć. Aż do tego momentu, kiedy ja odkryłem, w jaki sposób. Byli tacy, którzy uważali i sugerowali, że pewnie skopiowane. No ależ skąd? Ja nie muszę niczego kopiować, żeby to coś mieć. Są też inne sposoby, bardziej chodziło mi, żeby udowodnić co niektórym, pokazując im to na własne oczy, że naprawdę tyle itemek posiadam, bo mogli nie wierzyć mi na słowo. Ale po co miałbym ukłamywać? W jakim celu? Co do Casio setu, to powiem wam, że ten quest był od 1KKK levela, jak się nie mylę, i to był najlepszy set na serwie. A jak widać, na takim levelu i potrafiłem zdobyć nie jeden item. To nie żaden bóg czy coś. Klonowanie też odpada. Możecie się jedynie zastanawiać, jak zdobyłem. To jest moja słodka tajemnica. Tylko pojęci gracze będą w stanie się domyślić. Nie każdy o czymś takim wiedział, ale wiem, że byli tacy, którzy wiedzieli o tym. A że ja jestem ogarniętym graczem, jak mało kto, że nie trzeba mi niczego mówić, związane z Tibią, ekspieniem, zdobywaniem czegoś, czy wiedzieć o czymś, czego większość o tym nie wie, bo sami nie potrafią myśleć, nawet z tym, żeby na czymś ekspić i trzeba ich pokierować, albo żeby potrzebowali pomocy z jakimś questem. Szczerze, ja nigdy nie potrzebuję pomocy, bo jej nie chciałem, zawsze samodzielnie wszystko, bez niczyjej pomocy. Ma się ten instynkt Tibijczyka, zabijaki. Jestem obcykany w tych sprawach. Z tym Casio setem to zamierzałem rozdać komuś. Tam jakieś dwa itemki dałem, a potem stwierdziłem, że wale. No i do śmieci to wszystko wyląduje. Nawet mi nie będzie szkoda, zapełniłbym tymi itemkami domek, to uznaliby, że wykorzystuję błąd serwera. A to nie jest tak, jak inni myślą. Co wam jeszcze powiem? Że pierwszy raz widziałem na stronce serwera, żeby profa druid była na drugim miejscu, co do największej ilości grających tą profesją. I tak przez półtora miesiąca do dwóch cały czas utrzymywało się to. No tak, to wiadomo, zawsze najwięcej osób gra z orkami, bo sorki rządzą. To nie ma co się dziwić, że na każdym serwie jest najwięcej stworzonych kont. Jak dobrze wiemy, druidzi to zawsze na tym samym końcu, bo nimi najmniej osób gra. Co na koniec wam jeszcze powiem? A to, że zdarzyło mi się po roku czasu, jak nie lepiej, dorwać typa, na którego polowałem. Niezwykłe uczucie. A gnoja chciałem dorwać za wszelką cenę, aż w końcu go dopadłem w swoje szpony. I spotkałem na serwie, bo tak to zawsze się mijaliśmy i ciężko było na siebie wpaść. My to nie przepadamy za sobą i to jest taki mój wróg, że zawsze będzie przeze mnie gnębiony. Dożywotni hunt. No i na deserek też. Był ktoś taki, co ktoś mi podpadł, ale z nim to aż tak źle nie było, że mi tak bardzo chciał go uwalić. To taki deserek, dodatek do deserku, że przydarzyła się taka okazja, to mówię, ach, chapnę go. Jego to też nie mogłem nigdzie złapać. Nie zdziwię się, jak to 2 lata by minęło, a szczęście się do mnie uśmiechnęło. A z kiedyś pamiętam, jak ktoś tam głupiego w moją stronę gadał i chyba nawet obraził. A to zawsze jestem pamiętliwy. Mogę kogoś latami ścigać i tak do swego. Także uważajcie na siebie. Nie podpadajcie mi lepiej, bo ja z reguły jestem zawziętym graczem. Taki, który nie odpuszcza. Bądźcie wszyscy pozdrowieni. Trzymajcie się!